Cześć, witajcie na kanale Gra na Kampa. Ja jestem Pabelus, a to jest Ultimate Fishing Simulator 2. Proszę Państwa, gra, do której jakby dostęp otrzymałem od, od dewelopera, natomiast my mieliśmy okazję na kanale zapoznać się z demo jakiś dłuższy okres czasu temu. Co ja pierdzielę? <laughs> jakiś dłuższy czas temu. No i co? No i teraz słuchajcie, w dniu 22 sierpnia 2022 roku gra ma mieć swoją premierę. My możemy sobie wejść, weźmy poziom normalny, zobaczmy co to jest. Normalny, najlepszy dla nowych graczy, ok. Realistyczny, niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład kamera podwodna, sygnalizatory brań, teleport i możliwość zmiany pogody. Posiada osobne rankingi, ok. No dobra, no ktoś z Was, jak będzie chciał grać w, w tym trybie realistycznym, to ok. Ja wybieram normalny. Wybierz płeć. Nie wiem po co, to na co. No to. Aha, może do kreowania postaci. No okej. Okay. Yy, no to w ten sposób to zrobimy. Ilość ryb: zero, poziom pierwszy. No dobra. No i teraz? I co ja mam kliknąć? W tej chwili wybierz swój profil. No to. A, jeszcze imię. No przydałoby się. Nie może być inaczej jak tylko. Pobelus. No, i dobra, i co dalej? Wybierz. Oczywiście. No dobra, i co my tutaj teraz mamy? A, informacje o wersji gry. Ok. No, to jest wczesny, do, wczesny dostęp. Oczywiście, no tutaj twórcy będą w dalszym ciągu mm, ogarniali ten temat. Umiejętności. Ekonomista, spryciarz takie, takie, tu oto rzeczy są. Dostępne punkty: zero. Jak na razie nic nie mamy. Zadania. Mamy zadania. Złap rybę dowolnego gatunku ważącą co najmniej kilogram. Dobra, to są takie codzienne. E, tu mamy tygodniowe. Dowolne ryby. Ok, miesięczne. To samo mniej więcej. No dobrze. Statystyki: e, sumik karłowaty. O, tutaj będziemy mogli sobie rekordy osobiste ogarniać. No dobra, niech i tak będzie. To teraz tak, profil, siatka na ryby, jest i Pabellus, no dobra, yy, pokaż siatka na ryby, Przejść do rezydencji, o ty panie, ryby w akwariach, trofea, liczba akwarium, wiecie co, chodźmy do tej rezydencji, bo w demówce tego nie było, o kurcze, no to tak jak, troszeczkę jak w The Hunter Call of the Wilds, będzie może tutaj, prawdopodobnie rybki zatrzymywać, no ale też na czymś musimy zarabiać. E, ciekawa sprawa. Lewy przycisk myszy zarządzaj akwarium, prawy nakarm ryby, czyli tymi rybami też się trzeba będzie jakoś opiekować. E, to nie wiem, czy tutaj te rzeczy będą do czegoś służyły: do przechowywania jakich, jakichś tam, powiedzmy, przynęt i tak dalej. E, być może, być może później. Natomiast jak na razie, o tutaj trofea można yy, będzie wieszać. No super, zresztą tutaj też. Powiem wam tak, może być ciekawie, może być naprawdę ciekawie, jeżeli chodzi o drugą odsłonę Ultimate Fishing Simulator. Yy, graliśmy w pierwszą, no i tak fajnie nie było. No w drugiej może będzie fajnie, okej. Okay. No ale, yy, przydałoby się pójść na ryby, co? Przydałoby się coś złowić. Zobaczmy wipunek. Zestaw pierwszy. Mamy Fiderka 2,7 metra z kołowrotkiem Barakuda 2000 BT z łódźwiciem do 3 kg. Żyłka. Ach, kurde, żyłka mono, ale to taka słabiutka. Przyponik do 2,5 kg. No ok, no w miarę jakoś to się tam by wyrównało. Najwyżej, no nie wiem, no ale to moim zdaniem. Jakoś to mi się jedno z drugim nie skleja. Ach, no dobra, chodźmy na te ryby. Zobaczymy, z czym to się je. A czy ja w ogóle mogę? Gdybym wrócił? A to z tego jakoś muszę wyjść? Zobaczmy, gdzie jest. Gdzie jest? Wyjść z rezydencji. No, escape'em chciałem, no? A, wyjść z lokacji, okej. Okay. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. O, i teraz mogę pójść na ryby. Dobra, samouczek. Witamy w Ultimate Fishing Simulator 2. Czy chcesz rozpocząć samouczek, zanim przejdziesz do gry. No słuchajcie, z tego co, co pamiętam, my chyba samouczek przechodziliśmy na, y, w demówce, ale ja go nie pamiętam. I podejrzewam, że y, wy też raczej nie, więc przejdźmy sobie. Y, myślę, że to nam się przyda, tak, żeby zapoznać się z tym. Wczytywanie shaderów o obraz elegancki. Poruszanie się. Na łowisku możesz poruszać się za pomocą klawiszy WSAD oraz myszy. Po prawej stronie ekranu znajdziesz informacje o pogodzie oraz używanym aktualnie wyposażeniu. Rozejrzyj się po łowisku, a następnie podejdź do wody. Ciśnij spasję, dobra. Chciałbym tylko jeszcze sprawdzić, jeżeli można, ustawienia. Zobaczmy, jak tam grafika. Eee... jakość ogólna niska czemu mi taką <grywa> czemu mi taką ustawił dawaj na ultra i przestań tutaj pierdzielić takie farmazony komputer to sobie spokojnie tutaj poradzi z takimi rzeczami eee, dobra powrót no nie wiem czy wy zauważyliście różnicę ale niech będzie dobra poruszanie się okej okay, mamy rozejrzeć się rozejrzeć się przepraszam połowisku a następnie podejść do wody no to podejdźmy sobie do wody. Szybciej można trochę, właśnie. Mogę tu wskoczyć? O! Wędkarstwo spławikowe. Jedną z najbardziej, jedną z bardziej znanych metod łowienia ryb jest wędkarstwo spławikowe. Wybierz teraz zestaw spławikowy, wciskając klawisz 2. No i dobra, no to wybieramy. Nie no, powiem wam tak. Woda ładna. Roślinki też niczego sobie. O! I mamy jakąś rybkę. Wybieramy dwójeczkę. No i teraz. Najprostszym sposobem zarzucenia wędki jest rzut bliski. Pamiętaj jednak, aby jako cel wybrać miejsce, w którym jest wystarczająco głęboko. Przed zarzuceniem wędki możesz ustawić grunt za pomocą klawiszy. No i tutaj mamy nawiasy kwadratowe, i wykonamy bliski rzut, przytrzymując prawy przycisk myszy. No dobra, no to teraz tak, no ten gruncik byśmy ustawili. Załóżmy na pół metra. Grunt 0,5, dobra. I teraz tak, no gdzieś, gdzieś z głęboko. No ja bym powiedzmy. A co tu, to... okej, okay. Rzuciłem tam. Eee, panie! O! Żyłkę zwija się za pomocą lewego przycisku myszy. Szybkość zwijania może zmieniać kółkiem myszy. Do regulacji siły hamulca służą klawisze plus minus. Ok. Możesz także zresetować rzut, używając klawisza Q. Zwiń teraz całą żyłkę. No okej. Okay. On, mi, on mi tutaj to tak kurna y, rzucił, że tu trzeba będzie brać poprawkę, słuchajcie. Y, daleki rzut wykonuje się przytrzymując lewy przycisk myszy. No dobrze, wciśnij, spację. No to przytrzymajmy. Tam, tam bym chciał zarzucić, tylko muszę wyczuć tę grę. No i dobra, rzucił. Oczekiwanie, aż ryba zacznie brać. Twoje kolejne zadanie polega na złapaniu ryby. Możesz skorzystać z kamery podwodnej, używając klawisza U, by zobaczyć, co dzieje się pod wodą. Poczekaj, aż ryba zainteresuje się przynętą. E, ja pamiętam, że w jedyncy uwielbiałem tę podwodną kamerę i bardzo często z niej korzystałem. Natomiast e, zobaczmy, no mamy jakiegoś robaczka tutaj na haczyku. No i teraz y, trzeba poczekać, aż y, rybka się zainteresuje tym robaczkiem. Tylko pytanie brzmi, czy ja na pewno zarzuciłem w dobre miejsce, bo coś tutaj y, słabo widać te ryby. Właściwie w ogóle ich nie widać. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę tutaj pod wodą, to muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ładna. Y, wydaje mi się, że nawet ładniejsza y, y, jest ta grafika niż, niż w jedynce. No, ale nie pamiętam za bardzo. Yy, dobra, jest coś. Mamy tutaj jakąś rybkę, ale ona nie zbyt zainteresowana była naszym robalem. Więc yy, czekamy, a być może by wróciła tylko... Może zobaczmy to w ten sposób, jak to wygląda. Fajnie, fajnie nawet. Prędkość zmniejszyłem. O! Tu coś się bardziej dzieje. Jest taka karpiowata, nie? Ta, ta, ta rybcia, ale to trzeba będzie zobaczyć. Yy, podejrzewam, że w momencie, kiedy ona weźmie, a widać, że coś chyba zamierza tutaj się dziać, kiedy ryba złapie przynętę, musi się w odpowiednim momencie zaciąć. Postaraj się, aby żyłka była w miarę możliwości napięta. Użyj prawego przycisku myszy, aby zaciąć. No dobra. O. I. Po zacięciu ryby może się swobodnie przyciągnąć do brzegu, przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy. Dobra. No i teraz ją tu. Będziemy tarmosić. Eee, no, ale ona coś łatwo idzie, tak? Eee, z tego co pamiętam, to, to trzeba było dosyć mocno uważać, żeby ona się nie zerwała. Czy my tu podbierak będziemy mieli, czy, czy ją po prostu taką? O... Nie no, to jest maleństwo. Dobra, przytrzymaj. Okej, okay, i coś żeśmy złowili. Dobra, fajnie. Udany połów. Po złapaniu ryby możesz się zatrzymać lub wypuścić, otrzymując w zamian różne premie. Wypuść teraz rybę, a następnie wybierz zestaw spinningowy, wciskając klawisz 1. No dobra. Yy, wypuść rybę. No a wypuść teraz rybę, ale jak to wypuści rybę? A, tu. Dobrze, dostaliśmy, dostaliśmy słuchajcie, 5 punktów doświadczenia po ciulu. Ale wybierzmy sobie teraz spinning i zobaczymy. Yy, pora na nowy rodzaj wędkarstwa. W tym kroku dowiesz się, jak korzystać z metody spinningu. Wykonaj teraz daleki rzut za pomocą lewego przycisku myszy. Ok. No to teraz tak, gdzieś tam może zarzucimy, żeby mieć yy, możliwość ciągnięcia. Dobra. Prowadzenie przynęty spinningowej. Prowadź przynętę tak, aby jej skuteczność była jak najwyższa. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się wskaźnik przynęty. Gdy zmienia kolor na zielonym, to sygnał, że skuteczność wzrasta. Zmniejsz prędkość zwijania do 10%, kółko myszy, ok, i ściągaj przynętę aż do momentu brania. Ponawiaj rzut, dopóki nie uda się złapać ryby. No ok, dobra, to zmniejszamy scrollem do 10% prędkość zwijania, no i ciągniemy. Wleczony powolny, no ale stop and go też yy, możemy. Ciekawe, czy coś tutaj będzie czy zmieniać. Nie, no dobra, dalej jest wleczony powolny. Yy, później będziemy sobie na to patrzeć. Yy, pytanie brzmi, czy, czy my za pierwszym rzutem będziemy mieli jakieś branie, czy trzeba będzie ten rzut powtórzyć. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić: czy mogę z ściągać? Nie, czyli to jest. Troszeczkę inaczej niż Fishing Planet, bo Fishing Planet można spacją ściągać żyłkę. No tutaj niestety lewym przyciskiem myszy. Co przy powiedzmy, długiej walce z rybą jest nieco uciążliwe dla dłoni. To już się przekonałem w kilku grach wędkarskich, że niestety, ale długa walka no, powoduje jednak ból dłoni. A jednak spacja, czyli. Sposób używany w Fishing Planet no, no jest fajniejszy. Nie, bo tam też można lewym przyciskiem myszy ściągać, ale, ale spacją również. No dobra, i teraz pytanie brzmi. Yy, jak, jak to ma niby wy... O, czekajcie. Chyba tam. Mamy branie chyba. O, 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 Dobra, dobra. O tu już chyba trzeba uważać. Żeby tam z żółki nie zerwać. No, 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 no. Słuchajcie, ten hamulec bym o, do 40% dał. Ojojoj, oj, oj, jaka strasznie taka zadziorna ta rybka jest. 20% hamulec. No jakoś to, jakoś to idzie. No. Junia, ale teraz to ja bym cię chciał o, tak szybciej trochę. Za bardzo e, to bawię. No i to też jest różnica między Fishing Planet, proszę Państwa, ze względu na fakt, że tam przy zacięciu automatycznie no, już zwiększa nam się e, prędkość zwijania daje na max. Natomiast e, tutaj Natomiast tutaj e, jednak trzeba to e, ręcznie zrobić. No okej. Okay. No ale ta, ta rybcia to coś tak opornie idzie, ale nie, no idzie coś, dobra hono. Zrobimy to stary, starą metodą. Co to może być za rybka? Czeka Ciekawe. No tam poprzednio to powiem szczerze, że przegapiłem, ale. Aha, włożenie ryby do siatki. Wybierz opcję zatrzymaj, aby włożyć rybę do swojej siatki. Siatka służy do zarządzania rybami. Może się otworzyć przechodząc do menu głównego za pomocą klawisza Escape. Otwierając profil gracza, to mi wygląda na okonia. A no i nawet tu jest napisane: okoń pospolity. No dobrze, co my tutaj mamy? Waga 780 gram, 36 centymetrów długi. Cena 2,70. What to. No to trochę się tego nałowić na trzeba będzie. No i dwa punkty Expa. No dobra, zatrzymujemy wciskając klawisz M otworzysz mapę lo lokacji, możesz na niej teleportować się w wybrane miejsce, klikając numer łowiska, zmienić pogodę, też możemy, dobra e, to co, mamy to kliknąć, kliknijmy aha, czyli no tutaj to, to tak jak Fishing Planet ja przepraszam, że tak porównuję do Fishing Planet ale to, e, akurat Fishing Planet jest bardzo e, bliska mojej osobie i, i dosyć długo w, w, już gram w, praktycznie od samego początku jak ta gra tylko została wpuszczona i jeszcze nie, nie, nie była dla ogółu dostępna, to ja już ugrałem Fishing Planet. Natomiast y, takie porównania, no też być może ktoś z Państwa będzie chciał się zdecydować przenieść z Fishing Planet do Ultimate Fishing Simulator 2. Y, no więc te, te porównania no, muszą być. Natomiast ja się nigdzie nie przenoszę. Y, aha. Teleportować, wybrane, wciskając. No ale tutaj, no ale to co? To ja muszę to zrobić? Czekajcie. Czy chcesz się przenieść do wskazanej lokacji? No dobra. Wszystkie niezbędne informacje je znajdziesz w zakładce. Pomoc. No dobra, czyli co? Czyli to jest jakby koniec naszego samouczka, tak? A, ciekawa sprawa. No dobrze. Zobaczmy, profil siatka na ryby. Mamy, co mamy. W siatce mamy. No pokaż siatkę na ryby. Mamy okonia. No dobrze. To nie wiem, coś, coś tutaj jeszcze można byłoby ewentualnie podziałać. Ale to zależy od Państwa, czy, czy Państwu ta gra się spodoba. Na obecną chwilę taki przedpremierowy pokaz tej gry, co, co tutaj się dzieje. O, mamy też turnieje. Mm. Największa suma wagi ryb. Czas trwania 50 minut. Uczestnicy, no na razie nikt tutaj nie startuje, być może po premierze będzie oblegane. Wpisowe 50 dolarów, dozwolona metoda, dowolna, no i elegancko. Pozostały czas do rozpoczęcia 42 minuty. Natomiast, i to są turnieje cykliczne, mamy podział też na turnieje dzienne. Mamy turnieje graczy, moje turnieje, i możemy stworzyć turniej. No, elegancko. Słuchajcie, wiecie co powiem wam tak. Może być ta gra ciekawa, ale od was zależy, czy zrobimy z tego serię, czy też nie. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Jarka Sy będzie wiedział, że to jego pozdrawiam. Dlaczego? Dlatego, że jest wędkarzem, no i lubił łowić ryby. Między innymi oczywiście jest wędkarzem. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.